W Giszowieckim Centrum Kultury Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej otwarta została wystawa Kordiana Andresa pod tytułem Spod znaku słońca i koloru. Szefową Giszowieckiego Centrum Kultury jest Anna Józwik. Szefowa zadowolona, że ma u siebie kolejną wystawę i to jeszcze Kordiana Andresa. Tak, bardzo się z tego cieszę, ponieważ pierwsza wystawa Kordiana była właśnie u nas. Dziś jest trzecia. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ Kordian jest naszym mieszkańcem. Urodził się na Giszowcu, przez wiele lat mieszkał na Giszowcu i jego prace są przepiękne i technicznie bardzo dobre i zawsze ciekawie oprawione. Tematyka bardzo różna. Sam Kordian jest osobą fantastyczną, ponieważ łączy w sobie wiele talentów, nie tylko malarz, ale i podróżnik, i gawędziarz, i sportowiec właściwie, że mam wrażenie, że ciągle go poznaję i ciągle jest jakiś... Odkrywany na nowo. Że po prostu mieć takich przyjaciół, takich twórców, to jest coś fantastycznego. Tym bardziej, że on się urodził tu w Giszowcu. Tak, urodził się w Giszowcu, do dziś ma pracownię w Giszowcu, że po prostu jest taki nasz. No to niech taki nasz zostanie. Mam nadzieję. Dziękuję na wiele lat. Dziękuję. Chciałem wszystkich przywitać i podziękować, że przyszliście tu na mój wernisaż. Jeżeli chodzi o malarstwo, to maluję od wczesnych lat młodości, ale były też przerwy. Przerwy, jak pracuję w moim zawodzie, więc były przerwy na braku czasu. Nie miałem tyle czasu, żeby... I postanowiłem, że jak pójdę na emeryturę, to będzie mój czas. Mój czas malarstwa, mój czas wędrówek. No i wszystkiego, co sobie marzyłem. Zapraszam na oglądanie, poczęstunek i bawcie się dobrze. No, jestem podbudowany tym, co tu prezentujesz. No, ostatnio cośmy się widzieli, to było chyba, nie wiem, 6 czy 8 lat temu, co był ten wernisaż, zrobiłem. I od tego momentu są już inne obrazy i inne tematy, ale w życiu artysty, malarza zauważyłem, że niektórzy artyści są wierni malowaniu obrazów całe życie swoim tematem, warsztatem, ale są tacy artyści, którzy po jakimś czasie zmieniają sobie całkowicie o 180% temat, styl, warsztat i ten. I mnie to też dotknęło, bo wtedy malowałem obrazy inne, pejzaże, malowałem kwiaty, ten. I teraz od kilku lat maluję ten temat śląski, temat wież, podwórek i to mnie fascynuje. Ja myślę, że chyba będę wierny temu stylowi i chyba do końca życia, bo w tym malarstwie akurat się bardzo dobrze czuję, no i chciałbym dalej tworzyć. To się udaje, bo obrazy się podobają, podziwiają ludzie z chęcią, fotografują się przy nich, czyli obrazy przemawiają tak każdemu do serca, do duszy. Myślałem, że akurat ten temat ludzi nie pociąga, że po prostu, bo to jest temat podwórkowy, architektury, ale okazało się, że ludzie chcą widzieć coś innego i w innym stylu, w innej technice. Więc jestem pod wrażeniem, że ludziom się to podoba. Kwestia też samych ram, bo tu są ramy okienne, drzwiowe, normalne ramy. I ty jako rzemieślnik oprawiający też obrazy, jednak wybrałeś stare okna, gdzieś ze złomu nawet. No właśnie, oprawiam już tyle lat. Drugie życie dajesz. I znam po prostu ramy najlepszych producentów i ramy, można by powiedzieć, przepiękne. Ale teraz maluję właśnie w tych starych oknach i staram się do każdego okna zrobić temat, żeby pasował z tym oknem. Więc z tymi oknami jest coraz trudniej, bo po prostu ciężko jest znaleźć te okna. No więc muszę się starać, ale jak już mam jakieś okno ciekawe, to nie ma sprawy, ja już zaczynam malować i cieszy mnie to. Oprócz tego, że malujesz, że oprawiasz obrazy, zajmujesz się sportem i to dość takim ekstremalnym. Ekstremalnym, to no. Znaczy tak, każdy
chcę jakieś zrobić wezwanie. Kiedyś człapałem, biegałem w biegach ulicznych i to mi odpowiadało. Teraz wziąłem się za biegi po schodach, Wrocław 50. piętro, ale to mi się przyda, dlatego że 3 razy już byłem w Santiago, ponad 1000 kilometrów, przez Pireneje, przez ciężkie po prostu góry, więc ta kondycja mi się przyda. I myślę, że jeszcze w przyszłości będę 4. lub 5. raz. Tylko życzę Ci dużo zdrowia, żeby Ci starczyło siły na to wszystko, na sport, na malarstwo, na wędkarstwo, wędkarstwo też, bo rowerowy sport. Tak, zdobyłem teraz pierwsze miejsce w spinningu z Łodzi i ten, nie wiem czy to był przypadek, ale okazało się, że... Ryby Cię lubią. Lubią mnie ryby. Także jest wszystko, cieszę się, bo jestem na emeryturze. I trzeba po prostu sobie wymyślać jakieś, czy to sport. Żeby się nie nudzić. Dokładnie, żeby nie nudzić się, żeby wypełnić te ostatnie lata. To dziękuję Ci i życzę wszystkiego dobrego. Ja Ci też bardzo Kordian dziękuję. Kordian Andres, spod znaku słońca i koloru. Wystawa w Giszowieckim Centrum Kultury Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dziękuję. Dziękuję również. Szef grupy Art Giszowiec podziwia obrazy członka grupy. No nie ukrywam, że kiedyś namawiałem Konrada na wystawę w innym miejscu. Zbigniew Wójcik. A on mówi, nie, ja już mam tu poplanowane niektóre wystawy. Ja mówię, to gdzie? No i tutaj nas zaprosił. To już to, co wiem, to już tutaj po raz trzeci jest. Na Giszowcu wystawia się w Domu Kultury. Jego pracę znałem, niektórych rzeczywiście nie widziałem. Mnie, szczerze mówiąc, podobają prawie się wszystkie prace. Jak z nim rozmawiałem, czym się jeszcze zajmuje, no to byłem zaskoczony, że mamy w grupie człowieka, który, powiedzmy, może się pochwalić nie tylko malarstwem, ale tym, że jeszcze oprawia obrazy, tym, że jeszcze uprawia sport, jeździ na rowerze. To jest taka osoba, która... No, udało nam się teraz znowu przekonać, że chcemy z nim zrobić taki program w telewizji i pokazać takie osoby. No jest on seniorem, który może być przykładem dla innych seniorów, którzy nie tylko mogą malować, ale mogą uprawiać sport. Będzie teraz startował we Wrocławiu w zawodach na 50, tam chyba 2. piętro. Kto szybciej tam wejdzie, trenuje tutaj u nas na Gwiazdach. Dlatego to jest dla mnie taki przykład człowieka, żeby... który nie usiedzi na miejscu. Tak. Tak, tak, tak. W każdym razie no, wystawa jest piękna. Tak. On ma jakiś taki styl oprawy swoich obrazów w ramy okienne. I to jest ciekawe. Tylko, że to jest no, kłopotliwe w transporcie. To znaczy tak, no nie tylko ramy okienne, ma również ramy z drzwi. Robi jak gdyby sam te ramy. I ramy są to stare gdzieś tam ze złomowiska, jakiś tam gdzieś kontenerów wyjmował, wyszlifował. Drugie życie. Tak, jakieś tam kłódki jeszcze przy tych są. Także jest to coś innego, czegoś takiego nie widziałem, podobało mi się to. W Domu Śląskim, gdzie wystawialiśmy z naszej grupy Art Giszowiec, też były jego tam chyba 4 prace. Także no to jest facet, którego naprawdę trzeba pochwalić, pokazywać. I żeby jak największa ilość osób wiedziała, że na Giszowcu mamy takiego człowieka, nawet tu na Śląsku, bo to jest jednak przykład osoby, która może nie tylko malować, nie tylko jednym zawodem się parać, ale również kilkoma. I to jest przykład takiego pozytywnego nastawienia do życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.